Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance. Oczywiście part drugi. No i ostatnio zostawiłem was z krótszym odcinkiem. Dzisiaj myślę, że będzie raczej w normalnej długości, aczkolwiek może w następnym sobie już to przedłużymy, żeby troszeczkę to nadrobić. Tak więc zaczynajmy. Zatrzymuję się i zapalam papierosa. To pomoże. Zawsze pomaga. Tu Stamp. Zgłaszam się. Jaki status misji? Od zastępcy. Wiem, że dziewczyna została zabrana przez szeryfa. Rozmawiałem z właścicielem stacji. Wydłubała sobie nadajnik. Zabrał ją szeryf. Nie miała problemów. Nie miałam problemów. Potrzebujesz danych na temat szeryfa? Tak. Co wiemy na ten temat? Niewiele. Do Greyville przeniósł się Santa Monica w Kalifornii. Skłonność do hazardu i ryzyka. Wysoka samoocena. Potencjalnie niebezpieczny. Skłonny do korupcji. Dzięki. Informuj nas na bieżąco. Nie ma co zwlekać. Co na ten moment wiem? Czas uporządkować informacje. Nie ma tego dużo. Wiem, gdzie była jeszcze niedawno Jane. Zabrał ją szeryf. Gdzie wywiózł? Sam musi mi to powiedzieć. Jestem przekonana, że to nie będzie takie trudne. Nie zdziwiło mnie specjalnie to, czego dowiedziałem się o Gryffordzie. Bardziej zaskakujące było, że agencja w ogóle przygotowała jego dossier. Szukali haków? Co w nim takiego szczególnego? Albo w Greyville? Tajne laboratorium w bazie wojskowej. Agencja wężąca wokół szeryfa tego cholernego zadupia. Dziewczyna, która wyszarpała sobie nadajnik. Oj, Karen. Spoglądam na panoramę miasteczka, która snuje się tuż obok, pode mną. Mieszanina jasnych punkcików. Zamieram. W nocy wszystko wygląda inaczej. Krzyk, hałas, nawet zarysy i kształty, które znamy za dnia, wtedy stają się inne, obce. Jakby w nocy ludzie byli intruzami, którzy wkraczają na nie swój teren. W moją domenę, bo kocham ciemność. Noc jest moim sprzymierzeńcem, przyjacielem. Rozumiemy się bez słów. Ile trzeba, żeby zabić człowieka? Kogoś całkowicie obcego, który nigdy niczym się nie naraził. W każdym razie nie bezpośrednio. Mije wiele. Wystarczy pistolet, tłumik. Ale dużo lepiej jest używać noża. To wyraz większego szacunku do ofiary. Chociaż, czy narkotykowy boss na to zasługuje? Myślę, że nie. Kule będą również dobre. Pracuję na zlecenie agencji, dlatego wiem, że decyzja o eliminacji nie jest pochopna. Oceniono jednak, że korzyści przeważają potencjalne minusy. Lepiej działać poza systemem, niż pozwolić na długi proces, obronę. Nie kwestionuję zamachu na praworządność. Tylko wykonuję polecenia. Gość jest sam. Zadbałam o to. Jeden strzał. Pociągnij za spust. Iglica trzaska sucho. Nie wypał. Zdążę przeładować, zanim się obudzi? Pewnie tak. Skrzypią drzwi. Zamieram. Kto to jest? Przecież sama sprawdziłam. Odwracam się powoli. Czy jesteś diabłem? Dziecko robi kilka kroków w moją stronę. Sięgam po pastylki. Czuję, jak łopocze mi serce. Koszmar wraca drugi raz tego samego dnia.
Karen, ogarnij się. To się nie skończy dobrze. Jak tak dalej pójdzie, zamkną cię w wariatkowie. Na stałe. Siadam za kierownicą. Czuję na sobie oczy dziewczynki, jakby skądś na mnie patrzyła. Zdrygam się nerwowo. Im szybciej wyjadę z tej dziury, tym lepiej. Wiatr rzuca po ulicy strzępkami gazet. Miasto wygląda na zapuszczone, podobnie jak stacja Boba. Swoje najlepsze lata ma dawno za sobą. Smutni, rozgoryczeni ludzie, witryny straszące pustką. Pozostałeś po tych, którzy uciekli do lepszego życia. W takim miejscu albo godzisz się ze smutną, szarą przyszłością, albo wyjeżdżasz. Ci, którzy zostają, nie oczekują zbyt wiele. Piątek, 19:27, parking. Sam budynek nie wygląda tragicznie. Niski, parterowy gmaszek, jakich setki, jeśli nie tysiące w całym kraju. To jest to cała baza wojskowa chyba. Poblask z okien daje mu ciepłej barwy. Niemal mogę wyczuć zapach świeżo parzonej kawy. Biorę głębszy wdech. Szybka rozmowa i znikam. No i to komisariat. Od holownika w barwach hrabstwa odrywa się dryblas. Chudy, w źle wyprasowanym mundurze poplamionym sosem. Służbowo czy chce zagadać? Niestety, obstawiam to drugie. Hej mała, super auto. Nie zgubiłaś się przypadkiem? Poza macho, smród taniej wody kolońskiej. Ta, zdecydowanie zarywa. I to oklepanym tekstem. Niestety, nie jest w moim typie. Jeszcze tylko brakuje, żeby zapytał, czy nie spadłam z nieba, bo wyglądam jak aniołek. Anioł, diabeł. Nie Karen, nie myśl o tym. O. Dobra, poflirtujmy z nim trochę. Zagram w jego grę. Odgarniam figlarnie włosy. Uśmiecham się, odsłaniając białe zęby. Podobno mam urodę gwiazdy filmowej. A, może. Jest szeryf? Po co szeryf? Brok ci wystarczy, panienko. Karen. Wiesz, potrzebuję od niego jednej przysługi. Cokolwiek nie chcesz, ja załatwię to taniej, albo i za darmo. Jeśli wiesz, co mam na myśli. No ta, łapówki. O co innego mogło mi chodzić w tak zapyziałej dziurze? Krzywię się lekko. Niestety, wiem. Nie, przystojniaku. Po prostu chcę wiedzieć, gdzie zabrał dziewczynę ze stacji Boba. Na dźwięk imienia czerwonoskórego giganta zamiera. Wspólna historia? Raczej niezbyt szczęśliwa. Dziewczyna? Coś słyszałem. Pomogę, jak się umówimy, dobra? Na coś, co będzie strasznie rozczarowujące. Góra 2 minuty zabawy. Dobra, umówmy się. Uśmiecham się szerzej. Bierze to za dobrą monetę. Dobrze. Serio? Czekaj. Sięga do radia. Próbuję wywołać szeryfa. Bezskutecznie. Po drugiej stronie cisza. Mimo to, cwaniaczek stara się nadrobić uśmiechem. Milczy. To poczekamy na niego, nie? U mnie w aucie. Czekaj, czekaj. Zgodziłem się, jak mi pomożesz. Nie udało się, to trudno. Nie tak. Właśnie tak. I idę do środka. Przynajmniej nie muszę robić mu krzywdy, bo żadna inna akcja fizyczna nie wchodzi w grę. Piątek, 19:38. Biuro szeryfa. W środku nie ma żywej duszy. Wszystkich wywiało? Puste biurko sekretarki, co nie dziwi o tej porze, poza tym faktycznie dzbanek z kawą i otwarte drzwi biura szeryfa. Skoro nikt mnie nie zaprosi, sama to zrobię. Raczej się nie pogniewa, że nie czekałam grzecznie na ławce w poczekalni.
Nie, jeśli się słodko uśmiechnę. Rozglądam się uważnie po gabinecie. Szeryf lubi polować, ale to oczywiste dla kogoś, kto mieszka w dziurze otoczonej lasem i nosi na co dzień broń. Chociaż to poroże nie wygląda na specjalnie okazałe. Raczej należało do chorego zwierzaka, który nie miał siły uciekać. Jak ci idzie, Karen? Black. Dave. Nadal sprawdzę, jak sobie radzę, co? Ciebie tu nie ma, znikaj. Ciebie tu nie ma, Dave. Znikaj. Skoro wciąż mnie przywołujesz, może jednak potrzebujesz pomocy. Honor. Wspomniałem. Ciebie to już nie dotyczy, prawda? I już go nie ma. Zaciskam zęby. Wspomniał Honor. Coś, czego mi ma brakować. Przynajmniej jego zdaniem. Plejada demonów przyszłości. Dziewczynka, Dave. Oddzieleni i połączeni. Wspólny mianownik. Karen zawaliła sprawę. Czasem zastanawiam się, czy ja przypadkiem już nie odbywam kary. Piekło jest jedno, demony są tylko inne. Mam za co pokutować. Dobra, muszę się skupić. Póki jestem sama, może dowiem się czegoś ciekawszego. Żadnej maszyny do pisania. Zamiast tego znalazło się miejsce na nowoczesny komputer. Czyżby szeryf naprawdę chciał nadążyć za nowoczesnością? Ciekawe, jak mu to wychodzi. Co my tu jeszcze mamy? Artykuły w ramce, szuflada. Bladbiórka. Co schował tutaj? Butelka whisky, całkiem dobry rocznik. Chyba szeryf lubi popijać na nudnych dyżurach. Chociaż nie. Korek jest nienaruszony. Czyżby czekał na specjalną okazję? Obok znajduje garść żetonów. Kojarzę wzór. Takie krążki ustaje się za każdy rok trzeźwości na spotkaniach dla anonimowych alkoholików. Wymagają wytrwałości, ale dla uzależnionych są silnym powodem do dumy i wewnętrznym źródłem inspiracji. Znaczą w połączeniu z przyjemnie szumiącą butelką? Test charakteru. Szeryf wie przecież o swoim problemie, a jednak trzyma to pod ręką. Znałam człowieka, który robił podobnie, chociaż z papierosami. Mawiał, że rzucenie nałogu nic nie znaczy, o ile nie testuje się swojego charakteru możliwością powrotu. Szeryf może sprawiać wrażenie potulnego wujaszka, ale na pewno kryje się w nim coś więcej. Szuflada. Szuflada wydaje się pusta, ale na dnie coś leży. Listek, skrawek papieru. Bardzo łatwe do przeoczenia. Zamieram. To prawdziwy hit. To potwierdza słowa agencji. Korupcyjne skłonności? Po prostu przekupiony glina i do wyższego szczebla. Nie mówimy przecież o łapówce za jazdę pod wpływem, a o konkretnej kwocie. Lokalny stróż prawa posądzony o przywłaszczenie sporej sumy pieniędzy. Dziesiątki tysięcy dolarów. Mała fortuna. Dlaczego szeryf trzyma obciążającego dowody w swoim biurku? Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to swoiste ostrzeżenie. Pamięta o wpadce, którą teraz miał przekuć w sukces. Miejsce, z którego wyszedł i do którego nie chciał wracać. Szeryf Grifford właśnie przestał mi się podobać. Skrzypią drzwi. Szlak. Zajęta szperanie w papierach, nie zauważam, że ktoś przyjechał. Karcę się w myślach. Takie rozkojarzenie nie może mi się więcej przytrafić. Może być groźne w skutkach. Odwracam się do wejścia, poprawiam rękawy. Dobrze, że nie siedziałam nosem w rzeczach szeryfa. Nie wytłumaczyłabym się za żadne skarby tego świata. Znowu ona. Ty? Tutaj? Znowu?
No, drzwi były otwarte, ten zastępca był zastępca przychowniku Bry. Miałem dość tego podrywacza i to przypadek. Powiedzmy, że miałem dość tego podrywacza. Szczerze? Miałem dość chamskiego podrywu. Ile można? Co? Gość przy holowniku cały czas próbował się do mnie dobrać. W najbardziej chamski sposób. Obleśne. Brook? Teraz? Tak, on. Brudna koszula, żarcie między zębami. Ten sam. Ze zdumieniem patrzę, jak dziewczyna wybiega z gabinetu. Przez okno widzę, jak dopada do podrywacza i coś gestykuluje. A miałam ją zaopanowaną. Pewnie jakoś jego narzeczona czy żona. Czekam chwilę. Czuję głód. Tak bardzo muszę zapalić, ale teraz nie zdążę. Trudno. Znowu słychać kroki, do środka wchodzi szeryf. Zwalisty, rubaszny, którego twarz może się kojarzyć z miłym wyjaśkiem. Coś w jego ruchach ostrzega. Jakby nie był tym, za kogo się podaje. Udawał, zakładał maskę. Umiem to rozpoznać, bo cóż, sama robię tak cały czas. Teraz wcale nie sądzę, że rozmowa pójdzie gładko. Pani wybaczy, byliśmy umówieni? Chyba nie. Muszę z panem porozmawiać. W jakiej sprawie, panno... Stamp. Karen Stamp. Szukam mojej siostry. Pracuję jako prywatny śledczy. Potrzebuję pomocy w szeryfie. Cały czas szukamy siostry. Najlepiej może mi wyjść dobrze przygotowane kłamstwo. Szukam siostry. Wiem, że zabrał ją pan ze stacji, szeryfie. Muszę ją znaleźć. Siostry? Ona była w bardzo złym stanie. Po prochach. Niezbyt dobrze to świadczy. Ma tylko mnie. Przyjechałem, jak tylko się dowiedziałam. Do Greyville? Bardzo ciekawa bajka. Możemy ją jakoś potwierdzić? Mamy dziennik. Mam jej pamiętnik. Wygląda jakby wyciągnięty z kosza. Jane? I cały urok starszego wujka uratuje. Zaciskam mocniej zęby. Pilnie muszę ją odnaleźć. Długo mierzy mnie wzrokiem. W końcu kiwa głową. Nie wiem. Nie brzmi to prawdopodobnie, ale skoro możesz jej pomóc, jest w szpitalu. Zajmij się nią, dziewczyno. Może mi się wydaje, ale w głosie doszukuje się lekko kpiącego tonu. Kiwam głową i wychodzę z gabinetu. Nogi mi się trzęsą. Zapalam papierosa. W końcu chwila dla nałogu. Piątek, 25. Parking. Ciemnia się. Już prawie noc. Muszę znaleźć szpital. Tam nie powinno być kłopotów. Po prostu zabiorę dziewczynę i znikam. Tymczasem ktoś stoi oparty o maskę mojego auta. Znowu ona. Czego chce? Hej, ty. Na wszystko co ważne w życiu, ta dziewczyna zaczyna mnie prześladować. Co jest? Właśnie odjeżdżam. Słuchaj, Brock mówił mi coś innego. Bardzo chciałaś się z nim spotkać, sam na sam. Rozglądam się po parkingu, ale ani śladu holownika. Została tylko Jill. Ty mu wierzysz? Aha, i ty w to wszystko wierzysz. Popatrz na mnie, potem popatrz na niego. Zresztą, zdaje się, że on z wiernością i tak ma problemy, co? Odwal się od nas. Słuchaj, już znikam. Zostawiam ją wkurzoną i zatrzaskuję drzwiczki. Zaciska dłonie w pięści. Na jej miejscu dawno bym pogniła tego cholernego podrywacza. Chociaż w takiej dziurze jak Greyville pewnie nie ma dużego wyboru. Palam silnik. Niski, basowy pomruk czule pieści moje uszy. Dociskam gaz do podłogi. Dziwna dziewczyna. Powinna wiedzieć, że jej facet zarywa do wszystkiego, co się rusza. To nie wyglądało na pierwszy przypadek. Jane czeka w szpitalu. Sama.
Poglądam na zegarek. Chyba powinnam tam zadzwonić. I tak muszę jeszcze zapalić. Nie, dzwoń. Nie mogę. Powiedziałem, że przecież zlokalizowałem już Jane. Zadzwonię za chwilę, jak tylko dziewczyna znajdzie się w bagażniku. Kurde, chciałem się cofnąć. Ale nie mogę. Myślę, że do szpitala zadzwonimy. Ale dobra, nieważne, no źle zrobiłem. Przez moment jest cicho. Nagle ożywa telefon. To oni. Czuję, jak lodowaty pot spływa mi po karku. Nie powinnam ich olewać. Wiem, czym to grozi. Telefon brzęczy. Odbieram. Nie mogę się powstrzymać. Tu Stamp. Zgłaszam się. Jak sytuacja? Obiekt jest w szpitalu. Miasto jest dziwne. To miasto wydaje się dziwne. To znaczy, Stamp? Odnoszę wrażenie, że ludzie wiedzą więcej niż mówią. Jakbym była w sieci. Stamp, nie wolno ci położyć tej sprawy. Rozumiem. Agentko Stamp, masz nowy cel. Obiekt nazywa się Murphy Lightman. Naukowiec stacjonujący w bazie wojskowej w Greyville. Twoje zadanie to ekstrakcja obiektu. Musi być żywy. Mamy dużo pytań. Co z Jane? Dostarczy ją w umówione miejsce. Stamtąd zabierze ją zespół. Murphy jest istotny. Agentko, Stamp, poprzedni agent wysłany z tą misją, nie daje znaku życia. Kto to był? Kto? Kogo straciliśmy? Na tym etapie to nieistotne. Cholerne sfinksy. Zawsze tajemniczy mówni. Sekrety skrywają większe sekrety. Wiemy o Murphym. Murphy potrzebuje więcej informacji. Szef placówki badawczej w bazie wojskowej. Wysoki współczynnik inteligencji. Doskonale odnajduje się w sytuacjach kryzysowych. Niebezpieczny, agentko Stamp. Zalecana szczególna ostrożność. Jasne, rozumiem. Przyjęłam. Wykonuję. Dopalam papierosa. Misja robi się ciekawsza. Naukowiec, te? Ciekawe, czym podpadł. Uroczy Indianin ze stacji paliw wspominał o bazie i eksperymentach, zaciemnionych autobusach. Cokolwiek ten Murphy nie robi, musi być bardzo ważne. Wydaje mi się, że ma coś wspólnego z Jane. Nie będzie chciał jej zabrać ze szpitala sam. Eksperyment na ludziach, jej głowy na wolności. Dziwne miasteczko. Porwanie naukowca z bazy wojskowej. Wysoki kaliber. Dlaczego agencja nie zrobi tego bardziej oficjalnie? Przez kontakty rządowe. To, co badał, musiało być cholernie ważne. Reflektory wyciągają z ciemności kolejne kawałki leśnej drogi. Przyjemne miejsce, idealnie na długi urlop. Spokój. Noc. Noc. Ciemność, która otula i okrywa anonimowością. Kształty zamazują się, wyobraźnia płata figle. Ale nie mi. Doskonale umiem się odnaleźć w mroku. Sędzia, Kat i wykonawca wyroku weszli do baru. A to był dopiero pierwszy klient. Ludzie twierdzą, że mordercy widzą twarze ofiar przed snem. Nie mogą zasnąć, męczeni koszmarami. Pudło śpie jak zabita. Gość wygląda niewinnie. Gdyby nie to, że znam na wylot jego przeszłość, pełną porwań, wymuszeń. Widziałam groby policjantów, których skazał na śmierć. Czas wykonać wyrok. Pociągnij ze spust. Zamiast znajomego kasznięcia amunicji podkalibrowej słyszę tylko suchy trzask. Nie wypał. Zdążę przeładować, zanim się obudzi. Może. Skrzypią drzwi.
Ktoś tu jest? Niemożliwe. Upewniłam się przecież. Odwracam się powoli. Czyli jesteś diabłem? Dziecko robi kilka kroków w moją stronę. Spoglądam na leżącego gangstera. Ma otwarte oczy. Nagle wszystko wywraca się do góry nogami. Leżę na ziemi. Znów. Cholerne, leki nie działają tak jak powinny. Albo to ze mną coś jest dużo bardziej nie tak. Piątek, 20:32. Szpital. Już widzę szpital. Wygląda niepozornie, ale hej, to Greyville, nie Chicago. Chyba skądś znam to auto. Sprawdzam w lusterku, jak szminka układa mi się na ustach. Jak zawsze nienagannie, panno Stamp. Wygląda na to, że wciąż mam względne szczęście. Parkuję w pustej zatoce i wychodzę. Pocieram czoło. Czuję się strasznie zmęczona. Biorę ze sobą dziennik Jane. Może pomoże mi się z nią dogadać. W wolnej chwili muszę go przekartkować. Hej, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Ale zaraz, jesteś po... siostrę? Tak. A ty? Coś się stało? Nie, nie. Odwiedzałem przyjaciółkę. I mąż... długa historia. Mogę posłuchać. Mam chwilę. Mogę posłuchać. Uśmiecha się lekko, jakby speszony. Nie, naprawdę. Nie ma o czym mówić. To dobra znajoma. Czuję się zupełnie niezrozumiana. Gość jest osłem, chociaż trochę go lubię. O! No i teraz chyba się zaczyna rozumieć. Jakby nie patrzeć, żona Jacka pracuje w szpitalu, prawda? Prawda. A jednak Bob do niej przychodzi, czyli może jednak coś jest na rzeczy. Ciekawe, czy pocieszają ją też w inny sposób. Cóż, taki wielkolud i chętne ciało. Idę po Jane, Bob. A, tak. Pomyślałem, bo pewnie masz jakieś plany. Chyba coś kombinuję. Masz jakiś pomysł? Może wyskoczymy do baru. Pewnie i tak dopiero rano wyjeżdżasz z miasta. A, dobry plan. Wiesz co? To wcale nie brzmi źle. Po tym, jak musiałem spławić zastępcę szeryfa, należy mi się coś normalnego, Bob. Zajmij się dziewczyną. Ja rzucę okiem na stację i spotkamy się w barze. W mieście jest tylko jeden. Na pewno trafisz. Ja, plan wygląda całkiem solidny. Przyda mi się odrobina nagrody za te trudy. Muszę przyznać, że wieczór mógłby się skończyć dużo gorzej niż w objęciach tego smakowitego kąska. Zapalone światło zachęcają do wizyty. Szpital. Lubię takie miejsce jak koty wodę. Wciąż mam żywe wspomnienia z czasów, kiedy rodzice zostawili mnie na pastwę świata. Nie pamiętam ich. Może jak przez mgłę. Za to w głowie wyraźnie rysują się bezosobowe postacie pielęgniarek, które miały się mną zająć. Potem oddały mnie w przechowanie do siostrzyczek zakonnych. A tam... wróćmy do ważniejszych spraw. Nie opuszczę Greyville, dopóki nie znajdę tego jajogłowego. Standardowa praktyka w takich sytuacjach uwzględnia noce w tanim motelu, pełną cholesterolu dietę w okolicznych jadłodajniach. I to jest życie. Agencja. Tym razem wyraźnie czuję, że grunt pali im się pod nogami. Najpierw przerwana misja i Jane. Teraz sprzątanie po wpadce. Kontaktują się częściej niż zwykle. Mocno im zależy. Ale moim przeciwnikiem jest wojsko. Jeśli coś się skrzani, nikt się do mnie nie przyzna. O wilku mowa. Telefon znów dzwoni. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Perseverance. Perseverance. Dobrze mówię? Tak, Perseverance. Tak? Tak, Perseverance. I tytuł oczywiście. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Hej, hej.